Kochani, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo się cieszę, że tak wielu z Was było na spotkaniu ze mną na konferencji online. Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie. Nie spodziewałem się, że dołączy do nas aż tyle osób. Ja i mój zespół jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wielu z Was rozpoczęło przygodę z nauką języka angielskiego, kupując nasz program, nasze szkolenie Sixpack English. Jestem przekonany, że nie będziecie żałowali tej decyzji. Natomiast wszystkich tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, zapraszamy serdecznie, mamy nadzieję, że zdążycie do nas dołączyć. To wideo porusza istotną dla Was kwestię, którą sygnalizowaliście czyli co zrobić, aby nauka języka angielskiego była jeszcze bardziej efektywna. Często pytacie mnie, czy są jeszcze jakieś inne sposoby, dzięki czemu nauka jest łatwiejsza, szybsza. No, i czy ma to coś wspólnego z talentem do języków? Zadam ci pytanie w związku z tym talentem. Czy trzeba mieć talent, żeby kierować samochodem, żeby nauczyć się jeździć samochodem? Hmm, oczywiście, że są tacy, którzy dzięki talentowi biorą udział w wyścigach. Ale przecież miliony, miliardy ludzi na świecie jeżdżą samochodami. Czy oni mają talent? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Nie. Każdy może nauczyć się jeździć samochodem. Tak samo jest z językiem angielskim. To słowo talent pojawia się jedynie w takim kontekście, że wiele osób, które uczyło się przez lata w takim skostniałym systemie szkolnym, który nie uczy, niejako tłumaczyło siebie, mówiło: Nie mam talentu. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To nie talent, tylko system powodował, że nie uczyliśmy się efektywnie. Temat efektywności przybliży dla Was Bogusław Solecki. To, co usłyszysz, będzie bardzo ciekawe. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Cześć. Jestem nauczycielem, tłumaczem, e, przede wszystkim metodykiem, artykuł, e, autorem kilku artykułów. E, chciałbym, tak jak wspomniał Krzysztof, pomóc Ci nauczyć się języka angielskiego. Pomóc Ci w nauce, żebyś mógł sam sobie pomóc, mogła sama sobie pomóc w uczeniu się języka angielskiego. Jako nauczyciel staram się łączyć klasykę z tradycyj... to, to znaczy tradycyjne metody, z takim troszkę nieszablonowym podejściem, żeby schodzić niekiedy z takiej utartej ścieżki, co pomaga, na przykład redukować pisanie, skoncentrować się na mówieniu. Staram się, by moi uczniowie mówili, żeby na sam koniec mówili w języku angielskim. I chciałbym, żebyś ty też z tego skorzystał, skorzystała. Będę dzisiaj mówić o różnych e, stylach uczenia się. Z pewnym zastrzeżeniem, a mianowicie nie jest tak, że ludzie są tylko wzrokowcami, albo tylko słuchowcami, albo tylko dotykowcami czy kinetykami. Każdy z nas to wszystko jest sztuczny podział, taki akademicki i tego typu analizy stosuje się, żeby pomóc ci trochę w nauce. Natomiast normalnie ludzie. W różny sposób postrzegają świat swoimi zmysłami i e, trochę tak, trochę tak, trochę tak się uczą, ale są pewne preferencje. Jeśli pójdziesz za tymi preferencjami i wykorzystasz je, wykorzystasz jakby swoje naturalne zdolności, będziesz mógł bardziej efektywnie się uczyć. No to do rzeczy. Jak to mówią: Let's cut to the chase. To taki idiom możesz się nauczyć przy okazji takiego idiomu będzie pożytek z tego. Cut. To the chase, to taki hollywoodzkiego pochodzenia idiom. Cut to jest zrobić cięcie, a chase to pościg. Żeby film nie był nudny, to jak najkrócej wcześniej, a pościg nie by był super atrakcyjny, więc let's cut to the chase. Odkryjmy, które zmysły są dominujące u nas. Właściwie, jaki jest dominujący sposób postrzegania świata. To jest bardzo ważne. Niektórzy, niektórzy co w nauce są mody różne, prawda? Raz takiego rodzaju style uczenia są bardziej popularne, raz są mniej popularne. Teraz akurat są mniej popularne. Ale ja mam inną propozycję dla Ciebie. Mam taką propozycję, żeby to wykorzystać. Podejść do tego praktycznie. Co tak naprawdę za tym idzie, a nie naukowo. Nie da się tak naukowo ustalić, czy jesteś. Czy ilu jest wzrokowców i ile daje nauka tylko wzrokowa języka? Czyli te wszystkie metody, które są dla wzrokowców typowe. Po prostu jest bardzo trudno, dlatego że jest dużo różnych czynników i nie sposób zrobić takiego doświadczenia, które tak na 100% pokaże, że wzrokowo to tak się uczy, słuchowo tak, a dotykowo tak. Przejdźmy do tej praktycznej strony. Przejdźmy do praktycznej strony. Więc tak. Dwie ważne rzeczy. Jedna rzecz, że to wszystko jest płynne i korzystamy z różnych metod. Nie możemy tylko czytać, bo, bo czytanie dobrze nam idzie, bo jesteśmy wzrokowcami i widzimy jak gdyby te symbole jako obrazy łatwo nam zapamiętać ortografię dobrze, że łatwo zapamiętać ortografię bo akurat angielska ortografia to utrapienie ale nie ograniczamy się do tego. Wykorzystujemy to, że dobrze nam to idzie, jako podstawę fajnie jak coś wychodzi jakaś jedna rzecz ale wychodzimy poza strefę swojego komfortu wychodzimy i próbujemy też słuchać. Próbujemy też trochę ruchu, inne, czyli nie tylko jedna rzecz. Jedno, co nam dobrze idzie, jest komfortowe, fajne mamy rezultaty, ale musimy tego wyjść. Po prostu, chodzi o to, żeby przełożyło się to na umiejętności. Są takie pary umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Jeśli będziemy tylko czytać, trudno, żebyśmy mówili, musimy mówić. Mówi się, że ludzie zapamiętują 20% z tego co przeczytają, a 60% z tego, co zrobią. I co to tak naprawdę jest? Co to tak naprawdę oznacza? Rzecz jest prosta. Z tego, co zrobią, czyli to, co tak naprawdę. te umiejętności, które wykorzystają. Czyli jeśli coś powiemy, no to. Będziemy wiedzieć, jak to powiedzieć. Jest szansa, szansa, że zapamiętamy to. Jak to konkretnie powiedzieć. Natomiast jeśli tylko będziemy o tym czytać, to nie jest jakby całkowicie bezsensowne, żeby poczytać o czymś. Nawet o tej metawiedzy, którą teraz staram się przekazać, czyli wiedzy o wiedzy, żeby sobie pomóc w nauce. Natomiast e, trzeba powiedzieć. Żeby powiedzieć, trzeba powiedzieć. Zawsze do tego serdecznie zachęcam. Po prostu trzeba powiedzieć. Wzrokowcy. Wzrokowcy potrzebują ciszy do nauki. Potrzebują skupienia, dlatego że wciąż jakby oglądają obrazy. Lubią różnego rodzaju wykresy, solidna notatka na kolorowo. I tutaj właśnie uwaga o notatki. Nie ma nic złego, żeby zrobić, że tam mam solidną notatkę. Ona pomaga zapamiętać różne rzeczy. Ale notatka jest niebezpieczna, ponieważ jeśli ją zrobimy, to wydaje mi się, że wszystko jest ok. Nie, nie jest ok. To jest pierwszy krok. Należy do niej wrócić, wykorzystać, zmienić, pokreślić, pracować z nią, wykorzystywać do mówienia czy do innych umiejętności, do uczenia się słów. Sama notatka jest pierwszym krokiem, i nie ma w niej nic złego. Fiszki. Okazuje się, że bardzo dobre są fiszki dla wzrokowców, no bo wciąż na to patrzą. Ale fiszki generalnie wydają się dość elastyczną metodą, to znaczy, że jeśli ktoś jest słuchowcem, może po prostu przeczytać. Tej wte. można zrobić sobie fiszki audio, ale przejdziemy do tego za chwilę. Słuchowcy. Słuchowcy przede wszystkim, tak, więc trzeba tu wielkiej przenikliwości, słuchają i mówią. To jest dla nich ta droga. I tu jest ten problem, dlatego że Słuchowcy często mówią: No ale jak mogę mówić, że mam taką barierę, że normalnie nie mogę nic powiedzieć, prawda? I tak, ja często zastanawiałem się, bo bardzo często słyszę coś takiego, że nie, nie daje rady. Więc ja próbuję tutaj tak rozkładać to, co to tak naprawdę jest ta bariera. dlaczego nie możesz powiedzieć, bo się wstydzisz, bo nie znasz struktur, bo nie znasz słów? Czy jest to coś takiego jeszcze bardziej tajemniczego? Mam taką propozycję. Jeśli jesteś słuchowcem i rzeczywiście to jest Twoja droga, i w końcu będziesz chciał zacząć mówić, i wstydzisz się mówić, albo coś takiego jest, co cię krępuje, to pogadaj z dyktafonem. Teraz w każdym telefonie jest dyktafon. Zwyczajnie pogadaj z dyktafonem i posłuchaj siebie. Niech to będzie pierwszy krok. Powiedz swoje pierwsze, drugie, trzecie zdanie. Można nawet poćwiczyć. Powiedzmy, że wiesz, że znajdziesz się w takiej, a nie innej sytuacji, to na dyktafonie nagraj sobie kilka słów, kilka zdań. Prawda? I posłuchaj się, ma to sens czy nie. Bądź swoim własnym krytykiem. Porozmawiaj na początek sam ze sobą, jeśli rzeczywiście to tak źle idzie, prawda? Słowcy dużo słuchają i dobrze, ponieważ ciężko sobie wyobrazić mówienie bez słuchania. To jest taka para, że nie da się w zasadzie. To jest i tak takie analityczne podejście. Mówienie, słuchanie jako dwie różne umiejętności. Mogę sobie wyobrazić kogoś, że jest dobry w słuchaniu, a słaby w mówieniu, ale trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto jest dobry w mówieniu taki, a, a nie rozumie tego, co do niego mówią. To nie będzie działać. Powtórzmy. Czytaj na głos, na przykład fiszki, które są dość elastyczne, słuchaj, staraj się mówić. W najbardziej elementarny sposób, z całą pewnością będzie coraz lepiej i lepiej i lepiej. I teraz, tak. Jeśli chodzi o słuchowców, to lubią zanurzyć się w kulturze, to znaczy, nawet jeśli nie lubią jeszcze tego, to z pewnością polubią, jak to zobaczą, czyli obejrzeć filmy, posłuchać audycji. Dostępność teraz jest ogromna. Po prostu nie można na to narzekać. Można znaleźć na różnym poziomie, krótsze, dłuższe. Najlepiej znaleźć takiej tematyce, która nas interesuje. Nie tam jak gdyby yy, szukać nie wiadomo czego, ale wokoło tego, co nas interesuje. Dopiero później znowu wychodzić poza sferę komfortu. To znaczy posłuchać czegoś, czego nie znamy. Czego słownictwo, które jest nam zupełnie obce. Ale nie za dużo, żeby się nie zniechęcić. Zawsze trzeba próbować iść po tej linii, jak gdyby coś, co jest zgodne z naszym charakterem naszymi zainteresowaniami. W ogóle e, słuchowcy mają taką troszeczkę, trochę przewagę jednak, e, e, dlatego że e, e, jeśli słuchają jakiegoś wykładu, to zapamiętują, co tam się dzieje. Zapamiętują się tam, co tam się dzieje i potrafią, jak gdyby, e, no więcej zapamiętać z tego wykładu. Ja, ja akurat jestem bardziej, sam przynajmniej tak siebie postrzegam, jakichś super badań nie robiłem, jestem bardziej y, właśnie słuchowcem i kinestetykiem, tak jak mogę i na przykład zawsze miałem problem z notatkami. I tak czasami starałem się, no zrobię sobie taką fajną notatkę z różnych przedmiotów, prawda, i to nie wychodziło, zakładałem zeszyt, nie wychodziło. No i w końcu jakoś tam nauczyłem się takiej lepszej czy gorszej regularności, żeby właśnie wychodzić poza, poza sferę tego mojego, swojego komfortu ale zawsze mi to jednak gorzej szło. Natomiast jeśli skoncentrowałem się na tym, co kto mówi, no to no, dosyć dużo spamiętywałem. Jak mnie zainteresowało, to i do tej pory niektóre rzeczy pamiętam. Przejdźmy do kinestetyków. Eee, w tych kilku badaniach, które tam przejrzałem wcześniej, okazuje się, że jest najwięcej kinestetyków: 37%. Bo tak to w sumie chodzi o dominację. Nie tak, że ci tylko uczą się z ruchem, prawda? Nie. Chodzi o dominację, że kinestety to są tacy, którzy na przykład chodzą, kiedy się uczą, kiedy czytają. Czyli na przykład e, e, mi pomaga, jak mam czy tam pióro w ręku, jak coś mówię, czy jak czegoś się uczę. To w ogóle jest bez sensu. Ja czytam książkę i oczywiście robię czasami notatkę, bo lubię ołówkiem po książkach pisać, i, e, ale nie wydaje mi się, żeby te, te moje zapiski, czy obrazki, czy podkreślenia były jakieś takie super istotne, one po prostu na bieżąco pomagają mi jakby postrzegać to, czym się zajmuję. Bo właśnie o to w sumie nam chodzi, żeby poprzez te nasze zmysły jakby poukładać to na właściwych półkach i będzie tam potem łatwiej z tego korzystać. Bo jeśli nie ma jakiejś ciągłości, logiki wykorzystania takiego porządku w naszym, w naszym mózgu, w naszym rozumie, to wtedy to wtedy jest nam trudniej wykorzystywać tę wiedzę. Ona jest taka bałaganiona, prędzej czy później, prędzej czy później zniknie. Jeśli nie będzie poukładana i wykorzystana, jeśli nie będzie w tym sensu, jakby wykorzystania. Jeszcze jakby tak chciał, jakbym chciał zdefiniować kinestetyków, to bym powiedział, że muszą się ruszać, aby myśleć. Prawda? They move to think. They move to think. I tak naprawdę trochę jest. Tak naprawdę trochę jest. Kinestetycy mają problem na przykład w takich regularnych zajęciach w tym systemie, tak zwanym klasowo lekcyjnym, ponieważ no, muszą siedzieć. Muszą siedzieć jednak, więc wtedy się wiercą, czymś tam się bawią i nie ma nic złego w tym. Albo na przykład bazgrolą. Bazgrolą. Takie różne bazgroły robią, to się po angielsku nazywa doodles, albo doodling, takie bazgrolenie. I kiedyś przeczytałem artykuł, że te bazgroły tak naprawdę pomagają się koncentrować. To było dosyć poważne badanie na ten temat. I e, ci, co byli zmuszeni do takiego sztywnego siedzenia, było im Gorzej się skoncentrować niż tym, którzy mogli sobie coś tam pobazgrolić i porysować. Także niech sobie bazgrolą. Niech sobie bazgrolą, możesz sobie pisać, robić różne rzeczy. To jest właśnie taka cecha charakterystyczna. Co może robić kinestetyk? Jak może podejść do nauki języka angielskiego, żeby ułatwić sobie zadanie? Jakby te pierwsze kroki, żeby fajnie poszło. Pierwsze, czy drugie, czy trzecie, zależy na jakim etapie. E, zależy na jakim etapie nauki jesteś, a więc mo, można na przykład e, nazywać czynności. To ma swoje ograniczenia, bo jest takie dosłowne, prawda? Czyli na przykład I'm talking now. No, wstajemy rano, jem śniadanie, I'm having breakfast. Kroję chleb, I'm cutting bread. Tutaj właśnie jest ten ruch, nie? Czyli ta końcówka Ing. Jest ten ruch także taka charakterystyczna, ale takie mówienie do siebie, u kinestetyków, podczas gdy się ruszają, jest okej, okay. szczególnie na początku. To może się znużyć, ale można zawsze znaleźć jakieś dziwne sytuacje, o których można coś powiedzieć. Także mówienie do siebie, okej, okay. Scenki są bardzo dobre. Jest trudno ze sobą samym odegrać scenkę, ale to się czasami udaje. Ja to robiłem. Wyobrażałem sobie, że z kimś gadam, i czasami nawet mi się to śniło. To jest taka ciekawostka, Pamiętam, jak intensywnie uczyłem się języków tam jednego czy drugiego, to jak miałem sen, to świetnie mówiłem w tym języku. Zawsze tak mi dobrze szło. <laughs> Strasznie mi to bawiło, kiedy się obudziłem, ponieważ okazało się, że to wcale w rzeczywistości tak łatwo nie wygląda. Trzeba trochę, tak powiem, kuleć na początek, trochę słów więcej, albo trochę umiejętności, czasami zwyczajnie motywacji, ochoty. Natomiast generalnie pamiętam, że we snach wszystko mi super szło. Obojętnie. Jaki to język był. Bezruch przeszkadza. Ostatnio w moim domem pojawiły się takie dwie ogromne dmuchane piłki i tak pomyślałem, takie piłki to jest świetny pomysł. Dlatego że jak się siedzi na nich i coś robi i naprawdę można usiąść, a ja myślałem, że to jakaś taka bajera jest, ale te piłki są tak duże, i jak się je mocno napompuje, tak naprawdę mocno, to one nieznacznie się uginają i tylko tak trochę pracują i można na nich siedzieć. że cały film ogląda obejrzałem raz, siedząc na takiej piłce, więc i, i, i można się kręcić. Też nie można nadużywać, bo to nie jest tak super dobre do kręgosłupa jak za długo, ale na takiej piłce można usiąść i właśnie coś robić. I to pomaga, bo to jest coś takiego, no nie wiem, jak wiercenie palcem w bucie, że tak siedzieć tylko. Cały czas jesteśmy przy kinestetykach, prawda? Jak gdyby oni to lubią ten ruch. They move to think. Muszą się trochę poruszać, żeby się dobrze skupić, w odróżnieniu od innych, prawda? Sposobów postrzegania, czy typów, którzy wykorzystują określone zmysły. Jeszcze jedna porada, jeśli chodzi o kinestetyków, ta praktyka im dobrze idzie, jak podróżują, czyli jak gdyby jeśli, jeśli widzą jakieś miejsca, no nie wiem, jakieś stare zamki, czyli jeżeli masz taką możliwość, żeby do jakiegoś anglojęzycznego kraju pojechać, no to nie ma co się wahać, dlatego że to bardzo pomaga kinestetykom. Oni lubią podróżować i poprzez ten ruch, też w tych różnych sytuacjach korzystają z języka, nawet na, niech choćby to było na bardzo elementarnym poziomie i to bardzo dobrze się spamiętuje. Taka rzeczywistość, jak się jakby to użyje w praktyce. Na przykład pamiętam jedną taką scenkę ze swojego życia do tej pory, to było jeszcze w 90 latach, kiedy byłem w Holandii, studiowałem w Holandii przez jakiś czas i jeszcze ten mój holenderski tak strasznie kulał i ta gospodyni, w której mieszkałem. Pyta się mnie, handuk takiego słówka użyła. Handuk, handuk, nie? Happy ich handuk. Ja z tym handukiem nie mogłem dojść do tego, ale w końcu zobaczyłem tam, do którym okazało się, że chodziło mi po prostu o ręcznik. Ja do tej pory pamiętam tę sytuację. Ten ręcznik i ten taki jakieś dziwna sytuacja, no bo w sumie niezbyt skomplikowana wystarczyło pokazać na ręcznik. Chodziło mi o to, czy mam swój własny ręcznik, czy musi mi pożyczyć. Ale do tej pory handuka pamiętam. Więc jeśli. Jeśli, po angielsku mówimy towel", jest taka sytuacja, w której jesteśmy zaangażowani i w końcu odkryjemy, nie zniechęcimy się, nie uciekniemy, nie wycofamy, kiedy jesteśmy w różnych sytuacjach, wtedy właśnie ta e, potencjalne zapamiętanie, oj, bardzo idzie do góry. Wtedy to hasło, że 20% z tego, co czytamy, a 60% z tego, co robimy, pamiętamy, jest bardzo, bardzo prawdziwe. Odnajdujesz się w którymś z tych, którymś z tych typów postrzegania rzeczywistości, typów uczenia się, taki styl, prawda? Mówimy o stylu uczenia się. I nie zamykaj się w tym. Nie jest coś takiego, nie jest to coś takiego, o którym chciałbym cię zamknąć w jakimś pudełku, że ty to już jesteś tylko wzrokowcem albo tylko słuchowcem. Nie. Tak, tak, tak nie rób, a wykorzystuj tu jako swoją mocną stronę. Żeby w sumie postrzegać tę rzeczywistość, poznawać ją, uczyć się i nabywać umiejętności, no bo te umiejętności tak bezpośrednio będą ci się przydawały. Czyli cały czas staraj się pracować tak, nie dla idei, bo jesteś wzrokowcem czy słuchowcem, tylko co z tego będzie, na ile będę mógł się skomunikować, klarownie napisać, budować zdanie, a może nawet, a przede wszystkim powiedzieć. W ten sposób staraj się do tego podejść. Dzięki.